Właśnie ma, witajcie w nowym odcinku z Cebowej Polskiej Wsi V3.1. Dzisiaj zajmiemy się kosami, tak obiecywałem w ostatnim odcinku. Mamy kosiarkę przygotowaną do roboty, działania. Weźmy sobie tylko skoczmy po wałek. Tam tu go zostawiłem. Dobra, z drugiej strony, tak. Drugie wałka założyć, co że nie chcę. No, co je? Nic zapomniałem co zmienić. A wiem co jest. Tylko żeby ta 30 właśnie można było podpiąć. Z tym wałkiem. To co 55 trzeba będzie chyba. Zacznijmy. No szkoda. To po prostu mocno jest pod tym, że działa co trzeba. Zostawmy na to. Weźmy po 55. Tam musi odpalić. Będziemy sobie najwyżej następnym razem paską czekamy się za inny. A ona z wałku nie wiesz jest. A tu się wałek nie podpią? Nie wiem, czekaj, muszę to sprawić. Tak będzie taki tutaj szok. No ja dopiero. No. Ale jestem głupi. To się wytnie. Także witam po cięciu. Idziemy na pole, czy jechał? Przykazówka.
mokro. Zakopię. Dawaj, rura. To się później do wykaszy. Używali się tu urwać. Jazda. A tam jest naprawdę, żeby uciąć. Nie będzie się. Ale to jest woda, to już się kara. Dobra, teraz już idziemy normalnie. Tak sobie robimy ten jazdę.
przejdzie trochę konia tam czasu. Tam to garaż, tam nie garaż, to wszystko, więc miarka tu się jawałem, nie się miarka. To się umieścił i też nie może tutaj w tym miejscu. To chyba się trzeba robić, nie? Trzeba ją mieć tutaj i to będzie niejako. Tu się też mocno robi. Wniosę, wyłączmy, jeśli tam zwolni, to będę
na szybko. Czy możesz też pytary w tej wodzie? Dobra. Pytamy. Przygazowa i jadę. No dobra, to się wykręci. Kurami uciekaj. Dobra, zgasimy. Odepniemy, niech stoi, to wyłączymy światła. Kaszone. Zatrzymajcie się do następnego. Zobaczymy drzwi zamknięte. I elo. Jeszcze sejwik. Elo.